Jak ja lubię takie spotkania jak we Wrocławiu. Nie dość, że przyszło was tak wielu, to jeszcze chcieliście słuchać literatury, rozmawiać o literaturze. To się rzadko zdarza. Zwykle ciągle tylko polityka, polityka i polityka. Literatura jest ważniejsza niż polityka. Przekonuję się o tym ciągle. I we Wrocławiu właśnie byłem na spektaklu według tekstów Tadeusza Różewicza. Napisałem o tym wiersz, który będzie dzisiaj pod koniec komentarza. Ten Wrocław staje się ważny na mapie polskiego myślenia i kultury. Oby więcej takich spotkań. Zapraszam, zobaczcie, jak było. Niezmiernie miło mi jest Państwa przywitać na dzisiejszym spotkaniu z okazji promocji najnowszej powieści pana Witolda Gadowskiego. Taka powieść, która zamyka jak gdyby nasze okno na świat. Ona otwiera je i kiedy ją skończymy, to Państwo będą mieli trochę z nią do czynienia później jeszcze, po zakończeniu. To nie jest tak, że my kończymy tę powieść, już skończyło się to nasze współdziałanie z autorem. Nie, dopiero po przeczytaniu całości pojawia się mnóstwo pytań i te pytania są niezwykle ważne. Jaki jest sens tego świata? To nie jest tylko powieść o Polsce, o Europie. To jest powieść, która mówi dużo głębsze rzeczy. O sensie, o wartościach, o egzystencji, o Bogu, o nieskończoności. Tam jest mnóstwo niezwykle fascynujących rzeczy. Pierwszy raz znajduję się w sytuacji, w której słyszę o sobie takie rzeczy i sobie myślę, nie wiem, czy już mam umierać, czy co ze sobą robić. Bo to tak zwykle takie piękne rzeczy słyszy się gdzieś tam na końcu, ale ja ciągle mam jeszcze jakiś plan, żeby coś zbroić. Cieszę się bardzo, że tak wytrawny i wspaniały pisarz jak Stanisław Sokowski uważa, że to jest moja najlepsza powieść, bo ja też tak uważam. Jest prawda wiary. Prawo zostawione nam przez Chrystusa, nic więcej mnie nie obchodzi. Od kiedy to stałeś się takim przykładnym katolikiem? Ty. Dziwkarz, którego wyciągałem z przytułku dla pijanych mentów. I kto to mówi? Nawet Łotr na krzyżu był zdolny podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Mam taki paskudny zwyczaj podsłuchiwania. Siedzę czasem w jakiejś knajpie albo gdzieś słyszę ciekawą rozmowę, to ją podsłuchuję. Już mówiąc krótko, żywię się wami. Trochę pasożytniczo. Pasożytuję na was. Wyciągając te różne charakterystyczne dla różnych osób uśmiechy, zachowania, słowa, więc te postaci istnieją. Czy na przykład dziennikarz Brenner ma coś wspólnego z tobą? Nie, no on żyje swoim życiem, bo jak on był taki moment, że nawet go za bardzo nie lubiłem. Dzień dobry. Pierwszy dzień wiosny. Nagrywamy w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Wy Państwo zobaczycie to dzień później. Dlaczego ten pierwszy dzień wiosny jest taki ważny? Bo w czasach, gdy byłem sam szkolnym pacholęciem, urządzaliśmy wtedy wagary. Takie
nieorganizowane, bo przecież wagary muszą polegać, urok wagarów musi polegać na tym, że są nieorganizowane i są jakimś aktem takiej samowoli wręcz. No więc dziś dzień wagarowicza. I życie daje się znieść z tego powodu, że przeplata w swoim łańcuszku rzeczy trudne, poważne, czasem tragiczne, z rzeczami bardzo komicznymi. I takie niezamierzone komizmy są najbardziej zabawne. Takim komizmem jest sama w sobie postać Grety Thunberg. Moim zdaniem takiego małego nieuka, który ma nieustanne życiowe wagary, zamiast się uczyć, poucza starszych. Takie, kiedyś to mówiono stary maleńki, ale stary maleńki to przynajmniej miał coś do powiedzenia. A to dziewczę biedne, jakieś od początku nieudane. Dlaczego rzecz komiczna? No bo w dzień wagarowicza dowiedzieliśmy się, że oto panna Thunberg otrzyma, uwaga, trzymajcie się poręczy krzeseł, doktorat honoris causa. Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Helsinkach. I z jakiej to dziedziny? Z teologii. Doktorat honoris causa z teologii dla Grety Thunberg. Zastanowiłem się, pomyślałem i ma to sens. Jest to całkiem sensowne, a zarazem komiczne. Bowiem skoro Greta Thunberg poucza prezydentów, premierów, grozi tym swoim krzywym małym paluszkiem i różnym postaciom ważnym w życiu publicznym, no to musi być kimś ważnym sama. No i jest. Jest kapłanką nowej religii, którą moglibyśmy nazwać klimatyzmem. Żeby wierzyć w te brednie klimatystów, no trzeba dużej wiary. Stosunkowo dużo większej niż żeby wierzyć w to, w co my wierzymy. Bo my jesteśmy racjonalni w naszej wierze. Jako jedyni. O, już się wielu zdenerwowało. Słusznie. Wierzę w to, co mówię. Natomiast pani Greta to taki nowy pogański kult, czyli powrót do źródeł, w którym ziemia i roślinka, pnącze, bluszczydło jest ważniejsze niż człowiek. Taka nowa religia. I w związku z tym, że jest kapłanką nowej religii, no to przecież doktorat z teologii należy się jej jak najbardziej. Jestem za. Uważam, że Senat Uniwersytetu w Helsinkach mimowolnie bardzo szczerze się wypowiedział tą nagrodą. To dosyć zabawne. Swoją drogą dobrze, że nikt jeszcze nie wymyślił nadawania różnych imion topionym właśnie wedle starosłowiańskiego zwyczaju kukłom zimy. Bo przecież topimy kukły zimy w rzekach z pierwszym dniem wiosny. Dobrze, że tam nie nadaje się imion. Bo co by było, jakby tak utopiono jaką Anielę albo Gretę albo Ursulę. Ohoho, aby się podziało. Ale by się podziało. No chyba, żeby to utopili ci, co mogą więcej. Oni mogą topić wtedy. My nie. Wesoło się porobiło, bo i wiosna, chociaż za oknem ciapie, to ten tydzień przyniósł trochę też zabawnych rzeczy. Zaraz wam opowiem. Znowu muszę opowiedzieć o pyrciu. Wybaczcie państwo, ale muszę. Wiem, że w towarzystwie nie wypowiada się, w dobrym towarzystwie nie wypowiada się tego nazwiska, ale muszę, bo się uduszę. A oprócz tego już dużo rzeczy poważnych. Będzie o aferze bankowej, która jest dużo gorsza niż afera, którą wszyscy żyją w Polsce. Będzie o działaniach służb na kolei. Będzie wreszcie o wypowiedziach naszych krewkich ambasadorów, których posłałbym w kamasze i niech nam pokażą, jak to należy być odważnym na tej wojnie, do której tak ich ręce świerzbią. No może od tych ambasadorów właśnie zaczniemy. Jeden z nich przywodzi mi na myśl zabawne zdarzenie z historii Krakowa, o którym państwu zaraz opowiem. Ale zacznijmy od
naszego ambasadora w Paryżu. Gagatek nazywa się, gdybyście nie wiedzieli, to Gagatek się nazywa Jan Emeryk Rościszewski. Jan Emeryk Rościszewski w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI stwierdził, że Polska, jeżeli Ukraina przegra w zmaganiach wojennych, to Polska nie będzie miała wyjścia, jak tylko wejść do tej wojny. Francuzi natychmiast podchwycili tą wypowiedź, no i zaczęli ją cytować, mówiąc, jacy to ekstremiści, no i sypiąc na nasze głowy różne gwiazdy oburzenia. Nastąpiło natychmiast oświadczenie ambasady polskiej we Francji, które, jak mogliśmy się spodziewać, będzie zawierało takie oto stwierdzenia. Wypowiedź przez niektóre media źle zinterpretowana, w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona. Rościszewski przekonywał jedynie o konieczności udzielenia wsparcia Ukrainie przez sojuszników. No niestety powiedział zupełnie co innego. Że jakby tego było mało, to jeszcze wypowiedź Rościszewskiego poparł następny Gagatek, tym razem ambasador, nasz ambasador RP w Kijowie, chcąc się chyba podlizać Żeleńskiemu i jego otoczeniu, stwierdził, że Rościszewski ma dużo racji. Przy okazji przypomniała mi się historia z Rościszewskim. Nie wiem, czy to rodzina, ale opowiem Państwu, bo dawne to dzieje, więc złóżcie to na karb moich siwych włosów. A zatem w Krakowie powstał Komitet Obywatelski Solidarność. Pamiętam, bo byłem jednym z jego założycieli. I dyskutowaliśmy w ramach naszego bardzo poważnego komitetu, gdzie zasiadały różne postaci. Potem się okazało, że i także związane ze Służbą Bezpieczeństwa, ale także i porządne, różne, taki miks postaci. Wtedy wszyscy porządni, jeden przez drugiego coraz mądrzejszy. Najmądrzejsi profesorowie, którzy w opozycji robili niewiele, ale potem bardzo byli głośni. No i stanęło na tym, że zmienimy prezydenta Krakowa. Komuchy były wystraszone, Rada Narodowa Miasta Krakowa też była wystraszona i przyjęłaby prawdopodobnie nawet naszego kandydata, którym zresztą był bardzo porządny i światowej sławy farmakolog, pan profesor Ryszard Gryglewski. Postanowiliśmy w Komitecie Obywatelskim Solidarność, że naszym kandydatem na prezydenta będzie Ryszard Gryglewski. Ale nie pamiętam, który z kolegów poszedł na tą Radę Narodową i tak straszył komuchów. To zaraz z wami zrobimy porządek i tak dalej, i tak dalej. Że te komuchy się zaparły, tak się przeraziły, że znalazły się w kącie i się zaparły. Nikomu do głowy nie przyszło, że wybór prezydenta będzie dokonywany przez tą właśnie komuszą Radę Narodową Miasta Krakowa. No i nasz kandydat, którego wystawiliśmy do wiatru, jak się potem okazało, my wszyscy, czyli słuszniacy z Solidarności, udał się na Radę Narodową Miasta Krakowa. Jego kontrkandydatem był taki czerwony ekolog Jerzy Rościszewski. I co się stało? Rada Narodowa Miasta Krakowa wściekła na to, co nagadali nasi koledzy z Komitetu Solidarności, wybrała Jerzego Rościszewskiego na prezydenta miasta Krakowa, a nasz zacny profesor przepadł. Tak to jest, jak się nie ma świadomości, kto wybiera. Wtedy wybierały komuchy z Rady Narodowej, no i tak wybrały. Potem zresztą prezydentem miasta Krakowa został profesor Jacek Woźniakowski, który nadawał się tak na to stanowisko, jak siodło nadaje się dla świni, mówiąc brutalnie. Profesor mądry, dużych zasług, ale prezydentem był kiepskim bardzo. Zresztą były różne konflikty. Kiedyś, jak będę pisał wspomnienia, to tym czasom, bardzo zabawnym historiom z tym związanym, poświęcę może kilka stron, będzie to rzeczywiście, będą to historie, przy których można się trochę pośmiać. Dziś, z perspektywy lat, jak się pomyśli, jak wtedy byliśmy nierozważni, głupkowaci. Tak więc z tym Rościszewskim tak mi się to przypomniało. Pewnie ten Rościszewski nie ma nic wspólnego z tamtym, no ale cóż, nazwisko zobowiązuje. Profesor Gryglewski, bardzo porządny, zmarł w tym roku, Wilniuk z pochodzenia,
Szkoda, że nigdy nie został prezydentem miasta, bo był wybitnym kierownikiem Katedry Farmakologii Akademii Medycznej, a potem Uniwersytetu. W tych ciągach takich buńczucznych przemówień warto odnotować też przemówienie premiera Morawieckiego w Heidelbergu. Premier Morawiecki stwierdził bardzo słusznie, że należą nam się reparacje, odszkodowania od Niemiec. To słowa nic nie kosztują, więc można to powiedzieć, ale powiedział to w Niemczech, więc chwała mu za to. Ale powiedział też kilka rzeczy, które mnie zastanowiły i współbrzmiały z tym, co powiedział Emeryk Rościszewski. Powiedział między innymi tak. Ukraińcy walczą nie tylko w imię własnego państwa narodowego, ale także za całą Europę. Od wyniku tego konfliktu zależy przyszłość całego świata. Trochę przesadzacie w tych wypowiedziach. Trochę stawiacie na stos nasz los. Potem co? Wy za leszczyki, a my za karabiny. Tak to sobie wyobrażacie? No bo jak pisał Broniewski, krwi nie poskąpi nikt. Wysączymy ją z piersi i z pieśni. Tylko kto? My, Polacy. A wy? Bardzo łatwo się grozi, macha szabelką, będąc politykiem, który może w każdej chwili wybrać się przez zaleszczyki w świat. Bardzo łatwo szafuje się krwią Polaków. Zbyt łatwo. Sprawa druga, celowo odległa od tej, o której mówiłem, żeby Państwo mieli lekki oddech. Otóż znowu rozgorzał spór o pochodzenie wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. I przekażę Państwu, tak jak dramaturgia następowała, że Państwo sami wyciągnęli wnioski. Nic, mało będę komentował. Chyba, że jakaś mina mi ucieknie spod kontroli. Otóż, proszę Państwa, Komunistyczna Partia Chin na swoim ostatnim plenu pod kierownictwem dyktatora Xi Jinpinga, nawiasem mówiąc, jest on już tak czczony w Chinach jak Mao Tse-tung. W kościołach nakazują zdejmować wizerunki Maryi i zastępować je wizerunkiem Xi Jinpinga. Dowiedziałem się o tym ze świetnej książki Stefana Austa, Xi Jinping właśnie. Bardzo dobra książka dwóch niemieckich autorów. Mówię o Stefanie Auście, bo go znam. A drugi z nich to też specjalista, większy nawet, od Chin, Adrian Geiges. Xi Jinping, najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium. Stefana Austa znam. Byłem u niego w domu w Hamburgu. Robiłem z nim wywiad. Jest specjalistą od terroryzmu niemieckiego, lewackiego terroryzmu. Był przyjacielem Ulriki Meinhof. To już starszy pan w tej chwili. Był przyjacielem Ulriki Meinhof i brał udział w wykradzeniu jej córeczek z obozu hipisów, z którego miały być te córeczki wysłane do palestyńskiego obozu wojskowego. No, cała historia. Opowiedziałem ją kiedyś w moim filmie o Rote Armii Fraktion. Tam występuje też Stefan Aust. Ale te wspomnienia przywołała jego najnowsza książka. Ciągle aktywny i ciągle robi dobre rzeczy Stefan Aust. Zresztą był autorem znakomitego scenariusza do filmu fabularnego Baader-Meinhof Komplex, który dostał nagrodę Złotej Palmy w Cannes. A więc jest to rzeczywiście dziennikarz już z takiego europejskiego Parnasu. Może niezbyt popularny, bo obnażający lewackie różne historie, ale mający swoje miejsce wśród mistrzów, o których czasem mnie pytacie, którzy z dziennikarzy zasługują na wielkie uznanie, na których chciałbym się wzorować. Stefan należy do tego wąskiego grona, o którym mogę powiedzieć znakomici. Więc wracając do SARS-CoV-2, bo odbiegłem w dygresję o Chinach i Stefanie. Plenum Komunistycznej Partii Chin stwierdziło, że należy zintensyfikować promowanie prawdy, bo oni muszą promować prawdę, jak wszyscy komuniści świata, promowanie prawdy o tym, że wirus powstał w sposób naturalny. Bo niebezpiecznie ostatnio nagromadziło się faktów i informacji pokazujących prawdę o tym, że wirus wylazł z laboratorium w Wuhan.
No więc sekwencja wydarzeń była taka. Najpierw zebrało się plenum Komunistycznej Partii Chin. Kilka dni ledwie później Peter Daszak, proszę spójrzcie, opublikował swój kolejny wpis, przecież tak bardzo znaczny dla rozwoju naszej wiedzy o tajemniczej chorobie COVID-19. I cóż napisał ten Peter Daszak? Peter Daszak, najbliższy współpracownik Antony Fauciego. Najnowsze dowody DNA wskazujące na dzikie pochodzenie COVID-19. Jenoty, sugeruje Peter Daszak. Ja dodałbym, że jeszcze jest jedno takie zwierzę, które może przenosić COVID-19, a mianowicie miernoty. Jenoty i miernoty, Peterze drogi. I też nie trzeba było długo czekać. Bodaj dzień po tym, jak odezwał się guru, odezwał się nasz fachowiec Pyrć. Proszę, zobaczcie, tu są aż dwa tweety, które Państwu pokazuję. Naszego znakomitego luminarza Pyrcia. Cóż Pyrć twierdzi? Fachowiec przecież od chorób wszelkich i w ogóle autorytet. Zresztą dobrze opłacany za swoje autorytetowanie. Nasz pan Pyrć twierdzi tak, cytuję. Międzyresortowy zespół naukowców ogłosił, że w próbkach z 2019 i 2020 roku pochodzących od jenotów, nie mylić z miernotami, od jenotów nielegalnie sprowadzanych i sprzedawanych na targu w Wuhan znaleziono bezpośredniego przodka SARS-CoV-2, co popierałoby tezę o naturalnym pochodzeniu wirusa. Tu jeszcze ostrożnie mówi, że to za popularnonaukowym, cytuję, za popularnonaukowym magazynem. Ale następny tweet jest już bardziej sążnisty. Wstępny raport dotyczący pochodzenia SARS-CoV-2 obwieszcza Pyrć. Jednak, droga, nietoperze, jenoty, człowiek. Próbki środowiskowe pochodzenia zwierzęcego z targu Wuhan, tu macie cały wykres, analiza danych opublikowanych, uwaga, przez chińskie CDC. To jest chiński taki sanepid. Jeszcze, żeby było pięknie, nasz profesorek okazuje się nie zna polskiego. Drogi profesorku, chińskie piszemy małą literą. Ja wiem, że jak słyszycie chińskie z Daszakiem i Fauciem, to powstajecie z krzesła, ale mimo wszystko, póki jeszcze nie zmieniono naszego języka, tak jak w przypadku Ukrainy próbuje się robić, w Ukrainie zamiast na Ukrainie, to póki co chińskie piszemy małą literą, drogi profesorze Pyrciu. Ale takich mamy profesorów. Czyli ortografia też chińska, co? A może tak z szacunku dla mocodawców? Nie, nie. To są tylko nieodpowiedzialne przypuszczenia. Świetnie. Tyle znawcy, którzy twierdzą, że teraz jenoty przenosiły COVID. Ja zauważyłem, zwłaszcza na ekranach telewizji, że inne zwierzęta przenosiły COVID i były to miernoty. Ale chodzi o jenoty, proszę bardzo. Byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że parę z ust puścił sam prezydent Juzio Biden. I mamy tak. Stanowisko, zobaczcie sami, stanowisko prezydenta Juzia Bidena w sprawie COVID, mówiące o tym, że odtajnione zostaną wszelkie możliwe informacje służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, w tym także ślady wiodące do laboratorium, mówiące o laboratorium w Wuhan. To jest z oświadczenia, statementu Juzia Bidena, prezydenta. Ale oprócz tego, zobaczcie, tu jest też omówienie takie zbiorcze, że Stany Zjednoczone odtajnią informacje na temat związków COVID-19 z laboratorium w Wuhan. A więc jak to jest? Z której strony wiatr wieje w naszym środowisku naukowym? Ze strony Pekinu czy ze strony Waszyngtonu? Bo ci tak, a ci tak. A prawda? No prawda jest zawsze tam, gdzie jest. Sami Państwo wyciągniecie wnioski. Gdzie? Po lekturze tych wszystkich sążnistych oświadczeń. A propos systemu chińskiego, który tak bardzo podoba się profesorowi Pyrciowi i jemu podobnym,
to nie tylko Stefan Aust napisał tę całą książkę przerażającą w swojej wymowie, ale także zobaczcie chociażby taki oto tweet. Chiny. Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy w systemie kredytu społecznego. Jest nią fakt, że większość ludzi domaga się karania osób z niskimi wynikami kredytu społecznego, tych, które nie wykonują rządowych poleceń. Czy o taki system chodzi na całym świecie? To tylko tłumaczenie tego tweeta. Jakby komentarz do tego, co Państwu mówiłem. A teraz historia, na której chciałbym, żebyśmy się dłużej zatrzymali. Z pozoru, no jedna z notatek z telewizji CNBC. Dokładnie z 20 marca 2023 roku. Ale teraz zagłębmy się w niej i przeczytajmy, o co chodzi. Przypomnę, to też takie ostatnie didaskalium, że JP Morgan Chase to bank ulubiony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. W pierwszych dniach swojego urzędowania jako premier sprowadził ten bank do Polski, dając mu na zagospodarowanie się ponad 20 milionów dolarów z naszego budżetu. Biedny JP Morgan musiał się zagospodarować. A teraz, co to za towarzystwo, ten JP Morgan Chase? Zobaczcie, bo to o tym właśnie jest cały tekst z CNBC. JP Morgan Chase może zostać skutecznie pozwany, przez prawników z Wysp Dziewiczych w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina. Sprawa dotyczy handlu ludźmi w celach seksualnych, czyli zorganizowanej pedofilii. Pedofilii. W czasie, gdy w Polsce cały czas trwa burza, o której zresztą też powiem, na temat tego, czy Jan Paweł II tuszował, czy nie tuszował przypadki pedofilii, wszystko wywołane reportażem TVN-u, ale także próbą ugrania na Janie Pawle II czegoś przez polityków, chociażby PiSu, którzy naraz tak sporządnieli i tak stali się religijni, że aż po prostu dziw bierze. Towarzystwo rozbysurmanione, łajające wszystkich w studiach telewizyjnych, kłamiące na potęgę, naraz zewangelizowało się w ciągu jednego dnia. Powyciągali portrety papieża, wycierają sobie nim usta, gdzie mogą. A wasz szef sprowadził JP Morgan do Polski. Dalej o JP Morganie w takim razie. Sąd federalny w Nowym Jorku, dystrykt Manhattan, orzekł, że Wyspy Dziewicze i dziewczyny, dziś już kobiety, skrzywdzone przez siatkę Jeffreya Epsteina, mogą wszcząć procesy sądowe, twierdząc, że JP Morgan Chase czerpał korzyści z udziału w programie handlu ludźmi dokonywanego przez siatkę Epsteina. To jest dokładne tłumaczenie kawałka tego tekstu. I dalej. Sędzia zezwolił także na odrębny pozew tej samej treści przeciwko Deutsche Bank. A więc nie tylko JP Morgan Chase, ale i Deutsche Bank. Finansiści są poza kontrolą, tak? O tym się nie mówi, o tym nie wolno mówić. Ale największa afera pedofilska świata to siatka Epsteina i Ghislaine Maxwell, o której od dawna Państwu opowiadam. O tym nie wolno mówić. Dlaczego? Bo tam jest zamieszany Donald Trump, Bill Clinton, jego żonka, Prince Andrew, książę Andrew i wielu, wielu możnych tego świata. Gwiazdy Hollywood. Wszyscy oni są zamieszani tam. W tą siatkę pedofilii, krzywdzenia małych dzieci. Krzywdzenia tych dzieci. I tu cisza. Te same media, które dziś tak ronią łzy nad przypadkami z lat 60. i 70. zebranymi przez telewizję Urban, czyli TVN, te same media nie zająkną się o aferze, światowej aferze Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell. Bo co? Bo powiązani byli z Mossadem i z amerykańskimi służbami? Bo znali wszystkich najważniejszych na świecie? Bo byli multimilionerami? To nie wolno ich dotykać? Oto nierówna miara świata. Na świętego Jana Pawła teraz skacze każda lewacka koza. A mówienie o
Epsztajnie nie przejdzie wam przez usta, co? Bo jeszcze Epsztajn narodowości odpowiedniej był. Tak? Takie nagromadzenie zła w jednej postaci, nie wolno o tym mówić. To niedobra jest o tym mówić, tak? Jedźmy dalej. Co z tym artykułem? Bo ja się tak podpalam, a tutaj trzeba zimnej głowy. JP Morgan Chase świadomie czerpał korzyści z udziału w handlu ludźmi prowadzonym przez siatkę Epsztajna. Świadome korzyści odnosił z tego procederu również Deutsche Bank, stwierdził sąd dystrykt Manhattan w Nowym Jorku. Czterostronicowe orzeczenie sędziego z okręgu Manhattan, Jida Rakoffa, było odpowiedzią na wnioski JP Morgan i Deutsche Bank o oddalenie wszystkich spraw przeciwko bankom. Sędzia odrzucił ale wnioski banków. Epsztajn był klientem JP Morgan Chase od 1998 roku do 2013. Reprezentant Wysp Dziewiczych stwierdził, dyrektor generalny JP Morgan, Jamie Dimon, wiedział w 2008 roku, że jego klient, miliarder Epsztajn, był handlarzem seksualnym. Deutsche Bank, mówi dalej Jamie Dimon, Deutsche Bank zaakceptował Epsztajna jako klienta w 2013 roku. Bank zapłacił nowojorskiemu organowi bankowemu grzywnę 150 milionów dolarów za swoje kontakty z Epsztajnem. Brett Edwards, adwokat poszkodowanych dzieci, które zdążyły dorosnąć. Operacja Epsztajna związana z handlem ludźmi byłaby niemożliwa bez pomocy JP Morgan Chase, a później Deutsche Bank. Banki nie dochowały należytej staranności w zapewnieniu Epsztajnowi nierutynowej bankowości. Nierutynowo obsługiwali bandytę, organizatora siatki handlu dziećmi Jeffreya Epsztajna. Nierutynowo JP Morgan Chase i Deutsche Bank. JP Morgan Chase dwa tygodnie temu pozwał swojego byłego dyrektora Jeffa Staleya, byłego szefa swojej bankowości inwestycyjnej, twierdząc, że jest prawnie odpowiedzialny za procesy sądowe przeciwko bankowi w związku z Epsztajnem. Bank domaga się od niego 80 milionów dolarów odszkodowania, bo tyle mu zapłacił, gdy był dyrektorem. 80 milionów. Pan Jis Staley, występując na stanowiskach kierowniczych JP Morgan, był przyjacielem Jeffreya Epsztajna, Trumpa, Billa Clintona i księcia Andrzeja. Wspaniale? Kto o tym powie? Dowiecie się tego z oficjalnych mediów? Oburzamy się? To przykładajmy równą miarę. Przy okazji powiem tyle. Telewizja publiczna pokazała film o pedofilii, w założeniu o pedofilii, pewnego autora, który był niedźwiedzią przysługą dla ofiar. Tak zły, tak niedobry. Tak złe są w tej chwili produkcje telewizji publicznej, że aż zęby bolą. Żadnego rzemiosła, nic, nic. Tylko słuszniactwo i to jeszcze takie propagandowe. TVN manipuluje, ale z pewną zręcznością to robi. Kłamstwa pokazuje ze zręcznością. A wy, mówię o telewizji publicznej, mediach publicznych, jak tępe młoty. I to dzisiejsza rzeczywistość telewizyjna, dziennikarska. No ale dość o tym, bo za dużo złych treści przekażę i pęknę jak ropucha. Skoro o bankach mowa i o wielkich pieniądzach, to zobaczcie, Władimir Putin znalazł sobie nowych kolegów. Mówicie, że nikt nie chce się bawić z Władimirem Putinem? O, nieprawda. Znalazł sobie nowych kolegów. Oto zobaczcie. Moskwa umorzyła ponad 20 miliardów długu państwom afrykańskim, a Putin powiedział: Rosja, słowa Putina, kraje afrykańskie stoją na straży norm moralnych i zasad społecznych, przeciwstawiają się neokolonialnej ideologii narzucanej z zewnątrz, stwierdził Władimir Władimirowicz. I znalazł sobie nowych kolegów. Można. Panie prezydencie, no, kolegów się nie kupuje, albo się ma, albo nie ma. No. Jak ktoś nie ma kolegów, jak sobie kupi, to takich udawanych kolegów raczej. A poza tym z tym wystawianiem świadectwa moralności, to wie pan, jak Hycel
wystawia złodziejowi świadectwo moralności, to nie bardzo ono jest poważne. Zobaczcie Państwo coś teraz rozrywkowego. Fragment nagrania z nowego programu edukacyjnego, który jest wdrażany do szkół w najbardziej postępowych Stanach Ameryki Północnej. I to się nazywa Drag Branche. Nie wiecie, co to jest? Drag Branche. Zobaczcie kawałek. When there are people around us that may be different, that may look different, dress different, or act different, what should we do with those people? A heart is always perfect as long as it's kind. Oto czego są uczone dzieciaki. I wręcz napisane jest w tym programie, który ma te drag queens przedstawiać dzieciom, że to jest family friendly. Family friendly, na pewno. Teraz muszę wrócić do spraw krajowych, bo zbliżamy się do też naszych inicjatyw przeróżnych. Spójrzcie, niewesoła jest sytuacja polskich rolników i tu akurat mamy publikację z portalu Farmer z 16 marca, który ta publikacja mówi o spotkaniu z ministrem Kowalczykiem, z którym rozmawiali przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych oraz Stowarzyszenia Oszukana Wieś. I zarzuty są dosyć poważne. Rząd nie chce wprowadzić kaucji na przewóz ukraińskiego zboża przez Polskę. No to zboże wsiąka w Polsce. Rolnicy mają z tego powodu podgórkę, mówiąc krótko. Szykuje się duży protest rolników na granicach z Ukrainą. Nasze organizacje rolnicze dogadują się z organizacjami rolniczymi z wszystkich państw ościennych, graniczących z Ukrainą. I szykuje się taki protest we wszystkich tych krajach. Protest, który ma zapobiec zalewaniu naszego rynku przez tanie produkty rolne z Ukrainy, które mają być tylko tranzytem wożone, a wsiąkają. Cytat z portalu Niewesoły. Rolnicy zaczynają popełniać samobójstwa, bo mają problemy ze spłatami kredytów, a banki nie będą czekać. Nie chcą czekać. No, na wsi nie dzieje się najlepiej, to widać. Będę się temu przyglądał, bo w tym nie jestem specjalistą. Proszę też o informacje z różnych miejsc, bo Państwo jesteście najbardziej niezawodni w tej sprawie. Business Insider poinformował, że w lutym 2023 przeciętne wynagrodzenie przebiło 7 tysięcy złotych brutto. 7 brutto to 7065 złotych 56 groszy brutto. To jest średnie wynagrodzenie według Głównego Urzędu Statystycznego. No. To mąż zarabia mniej, no. To jest 5150 zł netto. To o 13,6% więcej niż w poprzednim lutym 2022. Jednak, co zaznacza Business Insider, znacznie szybciej wzrosły ceny, co realnie oznacza, że nasze zarobki jednak spadły. I wracamy do Polski. Oto córunia Jerzego Turowicza, dziś już 70-kilkuletnia pani, Magdalena Smoczyńska, jak przystało na dobry ton, przynajmniej w Warszawce i w paru innych miejscach, gdzie się grupują tak zwani celebryci myśli, stwierdziła, że Jan Paweł II nie był wcale wielkim człowiekiem i był złym człowiekiem. Ale nie podała na to twierdzenie żadnego dowodu. Tak stwierdziła córka Jerzego Turowicza. Ja znałem Jerzego Turowicza i muszę powiedzieć tyle, że w czasach, kiedy chcieliśmy działać mocniej, bo organizowaliśmy takie, to były już końcówka lat 80., organizowaliśmy w Krakowie takie tygodnie społeczne. Wtedy założyłem taki podziemny klub Okop w duszpasterstwie Dominikanów i organizowaliśmy tygodnie społeczne, na które zapraszaliśmy różnych działaczy ówczesnej opozycji. Ja na przykład bardzo optowałem wtedy za Adamem Michnikiem, który był taki legendarny. No, taki człowiek był głupkowaty. I wtedy właśnie Jerzy Turowicz spotykał się z nami i takie mętniactwo takie uprawiał. Nie, mówił. Chrześcijańska demokracja, nie. Deschardeau jest fajny. Marie Ten jest fajny. Wiecie, młodzi, wy musicie jeszcze dużo się nauczyć. Potem się okazało, że bratanek Jerzego Turowicza,
A nie, już nie będę to wyciągał. Jerzy Turowicz nie żyje. Nie. Przepraszam, wymazuję. Nie, ten. Nie chcę już wyciągać tych wszystkich historii na światło dzienne. Mówiąc krótko, Jerzy Turowicz nie wzbudzał mojego wielkiego szacunku, chociaż pewnie człowiekiem szacownym był. Był taki mętniak trochę wtedy. A może my byliśmy za młodzi, nie mogliśmy tego rozumieć. Potem Wałęsa w czasie posiedzenia Komitetu Obywatelskiego też zdenerwował się Turowiczem, który coś tam międlił między ustami. Bardzo mądrze, bo przecież Tygodnik był najmądrzejszy w świecie. To był czas, kiedy Stefan Kisielewski obraził się i nie chciał pisać felietonów, swoich słynnych felietonów w Tygodniku Powszechnym, bo został ocenzurowany tam. I wtedy Lech Wałęsa się zezłościł na Turowicza i krzyknął: stłucz pan termometr, nie będziesz pan miał gorączki. To przeszło już do historii, to właśnie Turowicz wywołał w nim taki odruch. A tu córka Turowicza, już też podeszła w latach, od 2 lat jest ateistką. Nie podoba jej się organizacja Kościół katolicki i nie podoba jej się papież. Pani Magdaleno, droga wolna, może pani zostać gwiazdą Hollywood. Oni mają podobne poglądy. Może pani zostać scjentologiem, jak Tom Cruise albo Barbara Labuda. To już wolna droga, jak chcecie. Ale zostawcie nas w spokoju, dobra? My, ludzie prostoduszni, chcemy mieć spokój od takich jak wy, mądrali. Ale skoro już o tym mówię, o tej awanturze wokół Jana Pawła II i Karola Wojtyły, to mówię to dlatego, że chcę was zaprosić na marsz. Otóż istnieje taka granica, której przekraczać nie wolno. I dobrze, żeby wiedzieli to ci, którzy pełnią obowiązki Polaków też. Co za dużo, to niezdrowo. Rozbrykaliście się i dostaniecie klapsa. A tym klapsem będzie 2 kwietnia. 2 kwietnia o godzinie 13:30 spod głazu papieskiego na krakowskich Błoniach wyruszy biały marsz. Taki sam jak w 1981 roku. Marsz sprzeciwu. Proszę, żebyście przybywali. Proszę naszych członków klubów, naszych klubów przyjaciół. Proszę wszystkich, którzy nas oglądają, przyjedźcie tego dnia do Krakowa. Przyjedźcie wcześniej, spotkamy się wcześniej. Ja tam będę już po 12. Będziemy się mogli spotykać, rozmawiać. O 13:30 wyjdziemy w białym marszu. Dlatego ważne jest, żeby każdy z was wziął ze sobą jakiś biały element odzieży. Żebyśmy wyglądali, mam nadzieję, że będzie słońce, żebyśmy wyglądali taki biały marsz. Pójdziemy z Błoń. O 13:30 wyruszymy z Błoń na krakowski rynek. O godzinie 15 będzie msza w kościele mariackim, ale będą też telebimy, żebyście mogli zobaczyć tą mszę na zewnątrz, bo się nie pomieścimy. Będzie nas bardzo dużo. To będzie największy marsz w Polsce. W to wierzę. Bo papieski Kraków musi dać znowu przykład. Ale papieski Kraków sam nie poradzi. Musicie przyjechać skąd możecie. Także z zagranicy. Przyjeżdżajcie. Będziemy was witać z otwartymi ramionami, ponieważ marsz jest organizowany przez obywateli. Już powstał komitet organizacyjny tego marszu, honorowy komitet. Przeczytam wszystkie postaci z tego komitetu. Zobaczcie, tu jest plakat naszego białego marszu i kto jest w komitecie honorowym tego marszu. Przeczytam państwu uczestników, którzy poprowadzą nas wszystkich z Błoń krakowskich. A więc tak, doktor Wanda Pułtawska, której przedstawiać nie trzeba, ponad 100 lat, więźniarka Ravensbrück, przyjaciółka papieża, lekarz. Adam Bujak, fotograf Jana Pawła II. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Kapitan Wacław Szacoń, wspaniały, niezłomny żołnierz wyklęty, którego życie nadaje się na wspaniałą opowieść, i jego żona, poznali się w więzieniu. Ona w procesie kurii krakowskiej. On trzymany na zamku w Lublinie. Poznali się w więzieniu i do dziś są małżeństwem. Stefania Szacoń z domu Rozpąd. Będzie Antoni Wiat, przewodniczący Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu. Będzie Adam Lach, przewodniczący Solidarności Region Małopolska. Idzie z nami Solidarność. Będzie profesor Andrzej Nowak,
Ryszard Kapuściński, prezes Klubów Gazety Polskiej, Ryszard Majdzik, opozycjonista antykomunistyczny, Witold Gadowski, dziennikarz publicysta, Dariusz Walusiak, reżyser, dokumentalista, Leszek Długosz, poeta, dr Justyna Chłab-Nowakowa, poetka, historyk literatury, Maria Fortuna Sudor, dziennikarka, Kazimierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku imienia Henryka Jordana, Paweł Zechenter, fotograf, współorganizator Białego Marszu w 1981 roku, dr Joanna Wieliczka-Szarek, historyk sztuki, Leszek Sosnowski, wydawca Biały Kruk, Andrzej Mardyła, wydawnictwo AA, Stanisław Markowski, artysta, fotografik, dr Bawer Aondo Aka, działacz pro-life i Andrzej Bac, współorganizator Białego Marszu. Idą z nami też rycerze Jana Pawła II, Solidarność Małopolska, Męski Różaniec Kraków, Kobiecy Różaniec Kraków, Wojownicy Maryi, Kluby Gazety Polskiej z Krakowa i wszystko pięknie. Tutaj macie Państwo konto, na które można wpłacać, bo to pociąga za sobą pewne koszty organizacyjne, a jesteśmy ludźmi dobrej woli. Zapraszam. 2 kwietnia zapraszam do Krakowa. Największy w Polsce, najważniejszy, bo papiesko-krakowski marsz. Biały marsz. Będziemy na rynku o 15, msza święta, a potem idziemy pod adres Franciszkańska 3. Pod słynne okno papieskie i tam będziemy się modlić, tam będą różne wystąpienia. Mam nadzieję, że także nasz metropolita wygłosi do nas słowo. Tak zapowiada się 2 kwietnia w Krakowie, więc zarezerwujcie sobie czas na 2 kwietnia. Obowiązkowo bądźcie w Krakowie. Ja się będę dwoił i troił, żeby z wami wszystkimi porozmawiać i być. W kontekście pewnej tajemniczej wyprawy, którą przygotowuję z misją Travel, będzie to wyprawa trudna, troszkę może nawet niebezpieczna, a na pewno niezwykle ciekawa. Może być przygodą życia też. Jeszcze szczegóły podam dopiero po 2 kwietnia, ale w kontekście tej wyprawy zobaczcie Państwo bardzo dobrą analizę, jaką napisała dziennikarka Polonia Christiana, Agnieszka Stelmach. Bardzo dobrą analizę, co oznacza zawarte właśnie niedawno, bo 10 marca porozumienie, rozejm pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem. Porozumienie pod auspicjami Chin. Trzeba przeczytać, bo są ciekawe wnioski. Ja mógłbym o tym też długo opowiadać, ale będę to rozwijał w następnych naszych komentarzach, kiedy więcej o Mohamedzie bin Salmanie i jego potyczkach z Bidenem, z demokratami. Dlaczego w tej chwili Chińczykom udało się wbić klin pomiędzy Arabię Saudyjską i Stany Zjednoczone, a jednocześnie wyłączyć misję Izraela. Izrael jest z boku, został odsunięty od wpływu na sprawy Bliskiego Wschodu. To wszystko w kontekście tajemniczej wyprawy, którą planuję. Mamy jeszcze w Polsce aferę szpiegowską, najnowszą, to zobaczcie. Afera szpiegowska, 9 osób zatrzymanych, 6 osób z nakazami aresztów. Afera szpiegowska, planowali dywersję na polskiej kolei. Na kamerach rejestrowali ruch transportów wojskowych. Przezornie media podają, że przybyli za wschodniej granicy. Otóż przybyli w tym potoku uchodźców, który wlał się do Polski bez kontroli. I to potwierdza to, co mówię od wielu miesięcy, że brak procedur filtracyjnych naraża bezpieczeństwo Polski. Ale to opowiadam Państwu o tej aferze, o której już wszyscy wiecie, bo MSW się chwaliło bardzo mocno, ale ciekawe są kulisy tej afery. Bowiem wyszła troszkę przez przypadek. Nie do końca nasze służby, nasz kontrwywiad namierzył tych dywersantów. Namierzył ich amerykański samolot rejestrujący aktywność nad Polską i Amerykanie przekazali naszemu ABW pełne nagrania pokazujące działalność kamer też przy szlakach kolejowych, którymi jadą transporty. Po prostu wywiad amerykański, zabezpieczając przesyłane transporty, przekazał naszemu kontrwywiadowi informacje, no i mogli się pochwalić. Wreszcie złapali dywersantów, ale ilu działa tak, że aż huczy? Pytacie Państwo, dlaczego film Święci z Doliny Niniwy nie wystąpił w żadnym polskim konkursie?
nie został też poddany pod ocenę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w którym w końcu jestem. Otóż nie wierzę. Nie wierzę w te konkursy i nie wierzę w tych politruków. Dlatego nie, Święci z Doliny Niniwy nie trafił ani do mediów publicznych, ani do konkursu SDP. Za dużo tam polityki, a za mało rzemiosła i artyzmu. Tak bym to powiedział. I dlatego wasze opinie o tym filmie są dla mnie najważniejsze. To jest największa nagroda, a nie opinie jakichś tam kręgów poklepywaczy się po plecach. To odpowiedź na częste pytanie, które państwo do mnie kierujecie. Następne pytanie, co z panem Świrskim? No, muszę tutaj jak Katon młodszy stwierdzić tylko tyle. Do dziś, a mija kolejny tydzień, nie ma reakcji na to, jak wykazałem, że Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, złamał ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nie wyrejestrowując działalności medialnej w spółce medialnej z Mariuszem Patejem. Naruszenie, złamanie ustawy powinno skutkować zawieszeniem funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nic takiego nie następuje. Myśli, schował się gdzieś i myśli, że ja o tym zapomnę. Nie, będę co tydzień przypominał o tej sprawie, aż wreszcie znajdzie ona swój finał. Wszystko zaczęło się, jak państwo wiecie, od mandatu kary administracyjnej, którą nałożył na mnie przewodniczący Świrski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no ale tym samym wywołał sprawę, bo gdybyś jelonku, gdybyś szczurku w zagajniku siedział, nigdy by się o tobie deratyzator nie dowiedział. Tak współcześnie trawestując Mickiewicza, mogę to spuentować. Z informacji, które jeszcze mogę podać, a które są, myślę, dosyć dobre, to uruchomiliśmy właśnie wysyłkę książek i innych rzeczy w krajach Unii Europejskiej. Także możecie zamawiać ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Pracujemy nad tym, żeby i Ameryka Północna znalazła się w zasięgu naszego oddziaływania. Wtedy będziecie mogli książki też zamawiać tam. Ale na razie Unia Europejska i kącik wiadomości pokrzepiających. Kącik wiadomości pokrzepiających. A więc tak. Policja przeprowadziła dużą operację Barbosa, wymierzoną w siatkę pedofilów. Zatrzymano 49 osób w wieku 19 do 70 lat, między innymi warszawskiego urzędnika. 21 osób aresztowano, w tym kobietę, która udostępniła partnerowi wrażliwe zdjęcia swojego dziecka. Zatrzymany urzędnik pracował w urzędzie dzielnicy Praga Północ. 400 policjantów przeszukało 90 miejsc, znaleziono 720 cyfrowych nośników, a na nich 160 tysięcy nagrań przypadków pedofilii. Policjanci współpracowali przy tym z amerykańską organizacją. No to świetnie. A teraz coś o charakterze Polaków. Bardzo was za to lubię. Lubię Polaków i Polskę. Za to też. Po emisji reportażu Franciszkańska 3 wyemitowanego przez TVN24 odsetek Polaków uważających Jana Pawła za autorytet wzrósł z 58% do 72%. Tak wynika z badania IBRIS, które zostało ostatnio zaprezentowane. O, to są Polacy. Atakujecie, to macie. Jak spróbujcie Polakom coś zakazać. Dla 70% Polaków Jan Paweł II pozostaje autorytetem. 21% jest na nie, a 9% nie wie. No zawsze. To badanie Instytutu Polster dla Superekspresu. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania Władimira Władimirowicza Putina w związku z podejrzeniem o zbrodnie wojenne polegające na, co najmniej na bezprawnych deportacjach tysięcy dzieci z Ukrainy do Rosji. Jest to naruszenie artykułu 8 Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, a ten posiada uprawnienia do rozpoznawania spraw dotyczących zbrodni wojennych, ludobójstw czy zbrodni przeciw ludzkości. Statut Rzymski ustanowiło 120 państw świata, w tym Rosja, która 7 lat temu się z niego wycofała. Wnioskującymi o śledztwo było kilkadziesiąt państw, w tym Polska. Szacuje się, że z Ukrainy wywieziono ponad 16 tysięcy dzieci. I co cisza, nie? Polscy naukowcy jako jedni z pierwszych na świecie wykazali, że komórkami macierzystymi można leczyć zespół stopy cukrzycowej. Łukasz Ciepiela, polski pilot, jest pierwszym człowiekiem na świecie, który wylądował samolotem
na szczycie wieżowca. Widziałem, imponujące rzeczywiście. Stało się to w Dubaju. Włochy oskarżyły grupę Wagnera o organizację przemytu migrantów z Afryki przez Morze Śródziemne po to, by zdestabilizować Zachód. Włosi ocenili, że jest to strategia wojny hybrydowej Rosji z Europą. Grupa Wagnera operuje między innymi w Libii, Mali, Republice Środkowoafrykańskiej. Szef rosyjskich najemników oczywiście zaprzecza. Tak. Tyle wiadomości pozytywnych, do których wcisnęła się też wiadomość o grupie Wagnera, którą nie wiem, czy jest pozytywna. Tyle. Drodzy Państwo, bądźcie dobrej myśli. Rozwijamy grupy lokalne, zgłaszają się kolejne grupy, wszystkie rejestrujemy. Narasta energia lokalistów i będzie to antidotum na wszystkie choroby dzisiejszego świata. Tak myślę. Lokaliści, konserwatyści. Pozdrawiam Was wszystkich i tradycyjnym pozdrowieniem zdrowia i wolności. Żegnam się do następnego tygodnia. Do zobaczenia. Jest takich dwóch dżentelmenów, którzy wyglądają jak przedwojenni Pat i Patasson. I oni uparli się, żeby analizować moją postać. Ja bardzo się tym cieszę i uważam, że to bardzo mnie nobilituje, że tak wspaniali dżentelmeni analizują moją postać. Jednym z tych dżentelmenów jest specjalista od mowy ciała, a drugi znakomity dziennikarz, wcale nie powiązany z nikim, ale obaj odzywają się zawsze, jak coś powiem o tajemniczym biznesmenie, menadżerze z Milanówka, który się nazywa Stanisław Tomasz Bortkiewicz. Jak tylko coś powiem o tym Bortkiewiczu, natychmiast produkuję kolejny materiał. Więc teraz zrobimy eksperyment. Ja mówię Stanisław Tomasz Bortkiewicz i czekamy, co znowu wyprodukują. A dlaczego o tym mówię teraz? No bo ten pan od tego mowy ciała ostatnio zajął się analizą moich wierszy. Twierdząc, no co stwierdził, no bo przecież jest wytrawnym krytykiem literackim, bo sam pisze wiersze, jest znakomity, wrażliwy. Zwłaszcza bardzo wrażliwy na dzieci też. Więc dostarczę mu kolejnego materiału do analizy. Dzisiaj przeczytam Państwu dwa wiersze, zupełnie poważne. Tak, żeby tą moją manię i chorobę podkreślić. Pierwszy wiersz powstał trochę w hołdzie dla Stanisława Różewicza, którego uważam za wybitnego poetę, niedocenionego i bardzo trudnego. Poetę trudnego czasu i poetę trudnych przeżyć. Byłem ostatnio na spektaklu złożonym z jego tekstów i napisałem taki wiersz. Wrocław Różewicza. Czarny Różewicz. Czarny. I nie zmieni tego piękna aktorka w chórze. On umiera na scenie, z dala od swoich wierszy, zapędzony w kozi róg cielesnej pustki i wspomnień. Wrocław rozbija mi głowę czarnym Różewiczem, aktorem drżącym z emocji pod zdjętą koszulą. Poeta nie istnieje, jest brzydszy od wierszy, jest nieważnym staruszkiem, któremu nie starczyło oddechu i wstydu, aby zaraz potem przestać istnieć. I drugi wiersz, który zupełnie powstał nie a propos, chyba że jest a propos życia. I też jestem ciekaw, jak się Państwu spodoba, bo nie jest zbyt prosty. Jestem ziarnem stęsknionym. Przepłynął mnie pusty strumień. Wyczerpał próżną ciszą. Zacząłem przecierać oczy jak szczur, który wypełzł na rozgrzaną słońcem skórę miasta. Naiwny. W prawdziwym kosmosie długo nabierałem się na tajemne lęki, zanim zrozumiałem brzmienie tej bezkresnej próżni, wydrążonej umysłami filozofów i zapełnionej delirium poezji. Bo istniał tylko początek. I gdy trzeba było do niego wracać, byłem zbyt tłusty, by przejść przez ucho. Istniał początek złudzeń, bólu, tęsknoty nie do spotkania. Początek, prawdziwy pępek poczęcia.
teraz nic mnie nie nazwie, nic nie poruszy, bardziej niż powrót. Wracam. Ziarno stęsknione za ręką siewcy. W tym tygodniu ciągle na szczycie naszej listy sprzedażowej i listy przebojów Tajemnica Spowiedzi, która coraz szybciej się sprzedaje i której nakład coraz szybciej się wyczerpuje, już kolejny. Okazuje się, że tak działa książka, jak się spodoba. Po prostu ktoś przeczyta i poleca innym. I w ten sposób nie muszę nawet wielkiej reklamy robić. Dziękuję bardzo. Chciałem ją pokazuję tylko dlatego, żeby wam podziękować. To bardzo wzrusza, kiedy dziecko zyskuje powodzenie, a książka jest takim dzieckiem. Tak więc Tajemnica Spowiedzi, ale już zaraz za nią nasza premiera, kiedy ziemia nasiąknie krwią niewinnych. Artura Kawki. Książka, powieść bardzo mocna, która łączy ze sobą przeszłość i teraźniejszość. Wołyń 1943, wojna 2022. Artur Kawka bardzo zręcznie i dobrze to zrobił. Książkę czyta się rzeczywiście z wypiekami na twarzy. I zupełnie inna rzecz, literacka, ambitna i bardzo ciekawa. Syreniak Antoniego Baltusa, komedia erotyczno-kryminalna. Rzadko zdarza nam się wydawać tak literackie i odważne książki. Jesteśmy w oczekiwaniu na prawdziwą sensację literacką, jaką będzie wydanie naszej następnej książki, a tu nie zdradzam jeszcze tajemnicy, ale mam nadzieję, że Syreniak też zasłuży na poczesne miejsce na półkach tych, którzy kochają literaturę piękną. Bo jest piękny. I jednocześnie bardzo odważny, z ilustracjami autora. Z nowości to właśnie już mówiłem o Xi Jinpingu, Stefana Auszta i Adriana Geigesa. Xi Jinping, najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium. Dobrze to wiedzieć, bo dobrze wiedzieć, co się dzieje. Ale mam też ciekawą rzecz, którą chcę wam polecić w tym tygodniu. Niewolnicy dopaminy, Anny Lempke. Jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości? Czyli kiedy jesteśmy przekarmieni wszystkim, jak znaleźć zadowolenie? Wszyscy znamy to uczucie, gdy bardzo pragniemy kolejnego kawałka czekolady albo tego, aby dobra książka lub film lub gra wideo trwały wiecznie. Pojawienie się tego pragnienia to moment, gdy szala przyjemności przechyla się na stronę bólu. Więcej w książce. I równie ciekawa, mega zagrożenia. Nourel Rubini, autor bestsellera Ekonomia kryzysu. 10 trendów niebezpiecznych dla naszej przyszłości. Czyli co może nas spotkać? Uprzedzony może się uzbroić. Przeczytaj i zachowaj czujność. Martin Wolf, główny ekspert do spraw ekonomicznych Financial Timesa. Rubini nie owija w bawełnę. Pisze przy tym z jasnością, którą rzadko spotyka się u ekonomistów. Jeśli zignorujesz tę książkę, zrobisz to na własne ryzyko. Piszą znawcy Nassim Nicholas Taleb i Mohamed El Erian, autor The Only Game in Town oraz Kiedy rynki się zderzają, bestsellerów New York Timesa. Ekonomia i biznes, ale mega zagrożenia. 10 niebezpiecznych trendów dla naszej przyszłości. Dopiero zacząłem, więc jeszcze nie potrafię Państwu takiej pełnej recenzji dać, ale już mam smak na tą książkę i rzeczywiście może to być kolejna rewelacja. No i z rzeczy kardynalnych i poważnych. Słynny Uniwersytet w Salamance i jego uczeni. Santiago Ramirez, ojciec Santiago Ramirez i jego legendarna praca o świętym Tomaszu z Akwinu. Jak pamiętacie, jeden z głównych bohaterów Tajemnicy Spowiedzi jest znawcą twórczości świętego Tomasza. A więc, żeby wiedzieć coś o świętym Tomaszu, no przede wszystkim trzeba zakosztować myśli słynnej szkoły z Salamanki. I to jest książka Autorytet doktrynalny świętego Tomasza z Akwinu. Wszystkie
miary filozoficzne, jakie można przyłożyć do świętego Tomasza, doktora, jednego z dwóch najważniejszych doktorów Kościoła, są w tej książce. Polecam ją tym, którzy chcą poważnie spotkać się z myślą świętego Tomasza. Tak poważnie, jak ksiądz Robert z Tajemnicy Spowiedzi. I co jeszcze? A to proszę bardzo, cukiereczek dla wszystkich, którzy są miłośnikami Feliksa Konecznego. Otóż mam Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży autorstwa naszego wspaniałego Feliksa Konecznego. Jest autorem nie tylko dzieł o cywilizacjach, które są kardynalne wręcz dla myślenia o tym, ale także autorem pięknej książki dla młodzieży, która przystępnie i ładnym językiem tłumaczy przeróżne rzeczy. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Feliks Koneczny. To ten sam, który powiedział, że na jednym terenie nie mogą istnieć dwie cywilizacje, bo dojdzie do wojny. I kardynalna pozycja, kto jeszcze nie ma, nie czytał, to koniecznie Wiktor Suworow, Akwarium. Mamy książek Suworowa więcej, ale Akwarium jest zawsze warte polecenia jako pierwszy krok w świat szpiegów, agentów i podwójnych luster. Bez tego się nie zrozumie, a po lekturze tego nabiera się apetytu na następne. Polecam. Dla piękności manufaktura Ross & Ross, zapach a cappella dla pani. Nic więcej nie powiem, bo zapach nie przechodzi przez ekran, niestety. Musicie sami spróbować. Dla zdrowotności witamina D3 w kompleksie z witaminą K2 i MK7 w kroplach. To super, bo to tylko żeby nie przedawkować, ale bo to lepiej wchodzi w kroplach i można się tego napić, potem mieć za dużo. Ale wiecie, że to jest witamina, która buduje nasz system odpornościowy. A tym razem z kroplomierzem w kroplach to dobrze działa. I coś, co sprawia, że będziecie piękne jak Kleopatry, czyli suplement młodość kolostrum z koziego mleka. Kleopatra kąpała się w kozim mleku, a panie już kąpać się nie muszą, wystarczy, że wezmą taką kapsułkę. Wszystkie panie są piękne. Pozdrawiam wszystkie piękne panie i ich towarzyszy. Do zobaczenia. Szanowni nasi dobrodzieje, wszystkich was zapraszam na marsz 2 kwietnia do Krakowa. Jak możecie, to przyjeżdżajcie. Prośba wielka do was, że jeżeli używacie innego imienia albo jakiegoś oznaczenia na Facebooku, to ujawniajcie się, dlatego że jest nam trudno filtrować osoby do grupy zamkniętej na Facebooku dla naszych patronów, dobrodziei, więc bardzo proszę, żebyście się chociaż w poczcie wewnętrznej ujawniali. Jeżeli do kogoś jeszcze nie dotarła książka Tajemnica Spowiedzi z dedykacją, to proszę się też ujawniać, będziemy to uzupełniać. Można nas wspierać na portalu Patronite jako nasi dobrodzieje. Już przekroczyliśmy 14 tysięcy miesięcznie, to bardzo dobra kwota. Niestety pewnie zgrzytają zębami członkowie Rady Naukowej Patronite'u, ale to im bardziej zgrzytają, to będą mieć ładniejszy zgryz. Ci, którzy lubią tradycyjne formy wspierania, to możecie nas wspierać znajdując na stronie www.gadowskiwitold.pl na Wyspie Wolności od razu konto, na które też można wpłacać jak chcecie. Można nas także wspierać pomysłami i przeróżnymi innymi inicjatywami. Bardzo nawet to liczymy, bo się cały czas rozwijamy. Mamy nowe projekty. Po marszu będziemy informować, co dalej. Ukonkretyzuje się projekt Szalonej Wyprawy. Ukonkretyzuje się też
projekt marszu, no i kilka innych. Także jak będziecie się przyglądać temu, co robimy, to będzie nam bardzo miło. Jest nam w ogóle miło, że tylu ludzi dobrej woli chce nas własnowolnie wspierać. To naprawdę bardzo budujące i dodaje energii i siły. Tak jak dodaje energii i siły każde spotkanie z wami, kiedy przychodzicie, rozmawiamy, kiedy jest dobra atmosfera, bo jeszcze nie pamiętam, a tych spotkań już tak dużo było, nie pamiętam jeszcze spotkania, które nie byłoby dobrej atmosfery, braterskiej, przyjacielskiej. Ona jest wynikiem tego, jacy wy jesteście. Dziękuję za to. Do zobaczenia.